Kolejne pytanie zada pani Katarzyna Myśliwiec z PKO SA, która jest tutaj z nami w sali i która zresztą za chwilkę w dalszej części konferencji sama wygłosi prezentację. Chciałam zapytać, skorzystać z pana doświadczenia wieloletniego międzynarodowego. Otóż ja reprezentuję instytucję finansową, która należy do międzynarodowej grupy finansowej. Projekt, o którym będę mówić za jakiś czas, wdrożyliśmy w wielu krajach. Ja chciałam pana zapytać, ponieważ na różnych etapach ten projekt w tej chwili jest. Czy uważa pan, że jest pewien aspekt kulturowy, specyfika danej nacji, która wpływa na to, jakie mamy nastawienie do mediacji, do całego procesu? Ja muszę powiedzieć, że Polacy dość specyficznie podchodzą do tego procesu, a na przykład wiem, że we Włoszech mediacja jest tematem oczywistym, jak również w Austrii. Natomiast jak z pana doświadczenia podchodzimy w różnych krajach do tematu mediacji? Dziękuję. I think that's a very relevant question and the answer is yes. Pytanie jest bardzo dobre i oczywiście są różnice kulturowe w podchodzeniu do mediacji. My colleague and I, Susan Wildow, who was also visiting Poland recently from CDR, were working with the World Bank and we were asked to evaluate the World Bank's dispute resolution system. Pracowaliśmy z Bankiem Światowym nie tak dawno temu z moją partnerką, panią Susan Wildow. I jest to faktycznie bardzo poważna kwestia. And one of the things that we found was different cultural groups were much more comfortable using mediation or some of the other procedures than other cultures. I doszliśmy do wniosku, że są kultury, w których mediacja dużo lepiej się sprawdza niż gdzie indziej. So for example, some of the people who are from cultures in Asia, because mediation is part of their culture, are more likely to use it. But it's interesting, they were less likely to use the formal structures in the organization. Na przykład w Azji bardzo łatwo korzysta się z mediacji, ponieważ mediacja jest jak gdyby wliczona w kulturę tamtejszą. Natomiast trudniej jest mówić o formalnych strukturach, formalnych procedurach mediacyjnych w przedsiębiorstwach. They would go find a colleague who thought they thought had good relations with the other person that they were in dispute with, and they would ask that colleague to shuttle between them to try to resolve the dispute. Ludzie w Azji najczęściej znajdowali jakiegoś współpracownika, jakiegoś kolegę w pracy, po prostu w sposób nieformalny i wyznaczali go jako osobę pośredniczącą w sporze.